Panie Przewodniczący, zarazem Panie Senatorze Sprawozdawco, powiedział Pan, że na komisji pojawił się argument wypowiadany zdaje się przez którąś agencję, że właściwie należy obniżyć to wynagrodzenie, a najlepiej zamienić na formę śmieciowego wynagrodzenia. Pytanie moje jest, Panie Senatorze Sprawozdawco, czy był tam obecny lobbysta? Czy jest zarejestrowany lobbysta w rozumieniu osoba, która nie chce przestrzegać prawa w Polsce? Bardzo proszę, panie senatorze. Panie marszałku, panie senatorze, odpowiadając na panie pytanie, na pana pytanie, mam wrażenie, że nadinterpretuje pan moją odpowiedź. Składając sprawozdanie z prac komisji, chciałem wyrazić pewien pogląd, że wprowadzenie dodatkowego elementu wynagrodzenia dla osób, które pracują w porze nocnej, może spowodować ze względów chociażby na grę rynkową ucieczkę do szarej strefy. Nie zauważyłem, żeby w tym, powiedzmy, aspekcie moja wypowiedź była inna niż powiedziałem. I nikt nie został zarejestrowany podczas posiedzenia komisji jako podmiot lobbystyczny. Został przedstawiony jeden z możliwych scenariuszy związanych z tym, że w przetargach o ochronę uczestniczą podmioty, które nie muszą czasami stosować kwestii zatrudnienia tylko na umowę o pracę. I tak często jest. Podmioty, które zatrudniają na umowę o pracę, muszą ścierać się na tym samym rynku z firmami, które jednak na taką umowę o pracę nie zatrudniają.